Witam wszystkich. Dzisiaj będzie kolejny odcinek o tradycyjnym rumuńskim jedzeniu. Opowiem Wam, co to jest micz, jak się go przyrządza, jak wygląda w ogóle. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam na dzisiejszy odcinek. Zacznijmy od tego, co to jest micz. Samo słowo micz oznacza małe. Jest też używana inna nazwa, mititej, ale nie jest ona tak bardzo popularna. Jest to rumuńska potrawa, która jest wykonana z mięsa mielonego, najczęściej z wieprzowiny, ale również robi się ją z mięsa wołowego, a także z jagnięciny. Do przygotowania micz używa się takich przypraw jak czosnek, pieprz, kolendra, anysz, tymianek i czomber. Pewna historia głosi, że micz został wynaleziony pod koniec XIX wieku przez Iordache Ionescu, który był kucharzem i pracował w pewnym pubie w Bukareszcie o nazwie La Idée. Słynął on z robienia kiełbas i pewnego dnia, kiedy smażył kiełbasy na grillu, zabrakło mu otoczek, w który nadziewa się mięso i spróbował usmażyć samonadzieniem. Tak też powstał micz. Wszystkim bardzo posmakował, stał się bardzo popularny i ta tradycja smażenia micz przetrwała aż do dzisiaj. W Rumunii zjada się ponad 440 milionów sztuk micz rocznie i najczęściej ludzie smażą go sami na grillu. Bardzo popularnym miejscem, w którym można zjeść najlepszy micz w Bukareszcie, jest Terasa Obor. Jest to miejsce, w którym micz próbowało wiele znanych osób, m.in. Mark Wains, znany pewny podróżnik kulinarny, który ma swój kanał na YouTubie. Wow, there's sausage, there's bread, there's mustard, so you just poke them with a toothpick, because if you only poke it with one, it spins on you. So that is the thing to do. Look at that juice. Just touch it with your fingers. Look at that. Okay, you have to see when you. It is a sponge, a meat sponge of oily juices. Close up. Oh, you could squeeze it out. Oh wow. Sorry. Where are you? Oh wow. Oraz pewna para z Rumunii, Marian i Georgiana. Marian i Georgiana byli bardzo mili i zgodzili się udostępnić fragment ich filmu z tego miejsca, także zapraszam na krótki film. Hi, co będę? Ja puszczę na pójne. Am prins o zi plină de vânt. Mânca la tata de băiat. Impecabil! Sunt la fel ca data trecută? Foarte bun! Sunt cei mai buni mici din București? Sunt! Chiar da! Și avem și cea mai tare coloană sonoră! Formația Generic cu Dan Ciotoi! Pod filmem udostępni oczywiście link do obu kanałów Mariana i Georgiany, także serdecznie Wam polecam, żebyście oglądali, dla osób oczywiście, które znają język rumuński. Zainspirowani filmem Mariana i Georgiany postanowiliśmy sami spróbować micz w Terasa Obor. Kiczowaty wygląd tego miejsca sprawiał niepowtarzalną atmosferę. Czekając w długiej kolejce kupiliśmy dwie porcje micz wraz z pieczywem. Micz oczywiście z musztardą. Ponieważ w tym miejscu było bardzo głośno od muzyki, nie byłem w stanie mówić do kamery. Skosztowałem pysznego micz, które faktycznie smakowało wyśmienicie. Do tego grzane wino podgrzało atmosferę tego zimnego dnia. Jak widać, Anie również smakowało. Byliśmy spragnieni jedzenia mięsa po 6 tygodniach bezmięsnego wyzwania. Innym bardzo popularnym miejscem, gdzie jest bardzo dobry micz, jest mała miejscowość Dedulești, która jest oddalona 154 km od Bukaresztu, w rejonie Pitești. Jest to trasa, która prowadzi do Sibiu. Tam są takie grille i wielu ludzi zatrzymuje się, robiąc sobie przerwę, żeby zjeść właśnie bardzo dobry micz. Zadałem pytanie, czy lubicie micz, w dwóch grupach na Facebooku, Polacy w Rumunii i w mojej grupie facebookowej Love Rumunia, blogi, vlogi i podróże. Utworzyłem taką ankietę, wiele osób wzięło udział i wyniki prezentują się następująco.
155 osób zaznaczyło, że lubi Mitch, 50 osób nie lubi, nigdy nie jadłem, 10 osób, nie jem mięsa, są widocznie też takie osoby, wegetarianie bądź też weganie, 8 osób, zjem, ale nic ciekawego, również 8 osób. Pojawiło się również wiele komentarzy, jeden z nich napisała Natalia. Amity tej czymś się różnią? Czy to synonimy? Czy może od regionu zależy, jak się mówi? Nie zależy to od regionu, występują dwie nazwy. Popularniejszą jest Mitch i czasami również używa się Mititej. Agata napisała, że bardzo lubi, tylko że trochę się po nich odbija. Następnie Michael napisał, czy Mitch różni się czymkolwiek od kofty albo cewa pici. Nie jestem pewien, jak to się wymawia poprawnie. Czy wyłącznie chodzi o nazewnictwo? Jeżeli chodzi o koftę, to miałem okazję tego kosztować w Turcji, ale nie mogę porównać ze smakiem tradycyjnego Mitch w Rumunii, ponieważ koftę jadłem w bułce i całkiem inaczej to smakowało. Nawet nie pamiętam, szczerze mówiąc, dokładnie jaki to miało smak. Mitch jadłem setki razy w Rumunii, a tą koftę próbowałem tylko raz, także ciężko mi jest po prostu porównać. Jeżeli chodzi o te cewa pici natomiast, to jest to, wydaje mi się, coś, co jest tradycyjne w Chorwacji. Tak też brzmi znajomo z tego języka. Dalej Angelo odpowiada na komentarz. Tak, smakiem cewa pici i kofty są o wiele smaczniejsze. No nie wiem, tak jak już powiedziałem, to jest rzecz gustu. Ja na pewno podpisuję się pod Mitch i Mitch jest czymś, co najbardziej tutaj lubię w Rumunii. Następnie Michael pisze, że cewa pici są w Bośni i w Chorwacji. No właśnie o tej Chorwacji wspomniałem już wcześniej. Najczęściej serwuje się je w chlebkach pita, raczej z małą ilością składników, a ja lubię ten chleb przesmarowany owczym serem i ostre, kiszone, żółte papryczki. Na pewno musi to być dobre. Ja jednak pozostaję przy Mitch. Dalej pisze Andrzej, 100% tak na Mitch. Bardzo się cieszę, że tak napisałeś. I następnie Emilia, Aneta, Weronika i Magda bardzo lubią Mitch, ale tylko i wyłącznie z dobrą musztardą. Kolejny komentarz dodała Agnieszka. Lubię jeść, ale nie lubię zapachu. Możliwe, że drażni cię ten zapach Mitch, który jest zrobiony z jagnięciny. On jest taki trochę specyficzny, to prawda, ale ja lubię, jak smakuje. Następnie Monika, kocha Mitch, bardzo dobrze. Magda, tak, ale nie z dodatkiem owcy, czyli tutaj powtarza się ta sama opinia. Natomiast Julia i Diana bardzo nie lubią Mitch. Aleksandra skomentowała w ten sposób. Tak i nie, nie kupiłabym sobie ich na obiad, ale na jakichś festiwalach zjem, na zasadzie od taki element folkloru. Kolejno Dominika. Bez żadnej urazy do wszystkich lubiących, ale będąc zupełnie szczera, muszę przyznać, że dla mnie Mitch smakuje jak jedzenie dla psa. Zaskoczyłaś mnie tym komentarzem, ale cenię sobie twoją szczerość. Bardzo dobrze, że napisałaś, że nie chcesz nikogo urazić tym, co napisałaś. Także masz prawo oczywiście tak uważać. Nie każdy musi lubić Mitch, jak widać. Ostatnie dwa komentarze. Monika napisała z musztardą i chlebkiem lub frytkami mniam mniam pyszota. Oraz Stanisław napisał, mam złe skojarzenia, bo widziałem, jak je robią. Nie widziałem, jak robią Mitch tak autentycznie, jak to powstaje od początku do końca. Wiele razy kupowałem taki w sklepie, który smażyliśmy na grillu. Widziałem natomiast, jak inne potrawy przygotowuje się i też mam złe skojarzenia, ale to bardziej na przykład mam na myśli nuggetsy z McDonalda, które w życiu bym nie zjadł i nie skosztował po tym, jak zobaczyłem, jak są właśnie zrobione. I to były wszystkie komentarze, które przeczytałem. Za wszystkie serdecznie dziękuję, że podzieliliście się swoimi opiniami. Mam nadzieję, że ten film Was zainteresował. Jeżeli tak, zostawcie oczywiście łapki w górę, podzielcie się jakimś komentarzem i zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia następnym razem.